Witam Państwa w kolejnym dniu mojej wędrówki po Szczecinie. 7 lutego 2024 roku. Jesteśmy w okolicach Cezasu. Wszyscy starsi mieszkańcy Szczecina doskonale wiedzą, co to był Cezas, bo Cezasu dzisiaj już nie ma. No ale my zrobimy sobie taką wycieczkę wkoło tego Cezasu, dlatego że jest to obszar, który się bardzo zmienił w stosunku do tego, co było 20 kilka lat temu. No i sobie znajdziemy parę perspektyw ciekawych. Najpierw rzucimy okiem, nie wiem, czy to jest prawidłowe stwierdzenie, prawidłowy zwrot w Polski, rzucić okiem. No ale ja będę go stosował, nawet jeżeli jest nieprawidłowy, bo mi się bardzo podoba. W tle mamy wieżowiec o nazwie Hansa Tower. Stosunkowo niedawno wybudowany, nie wiem, czy jeszcze on jest tak do końca wykończony, chyba tak, ale na pewno wszystkie pomieszczenia biurowe nie są jeszcze zapełnione, gdyż pojawiają się reklamy, prawda, wynajmy pomieszczenia, coś takiego. Że to jest ta nasza Hansa Tower. Tutaj mamy kurczak z Rożna. Raz tutaj kupiłem kurczaka, ale powiem szczerze, że wolę kurczaki z placu Rodła. Jeżeli już mam ochotę na kurczaka, takiego kurczaka. I oczywiście nikt mi nie płaci za żadną reklamę, po prostu przedstawiam własne przemyślenia. Tutaj kiedyś sklep obuwniczy, w tej chwili jest apteka. A na górze był Cezas, no a teraz jest polizingowy sprzęt komputerowy. No to jest dosyć duża firma, która sprzedaje komputery wykorzystywane wcześniej w firmach. No i można kupić całkiem niezły komputer za stosunkowo rozsądne pieniądze. Trasa naszego marszu, który zatytułowałem Okolice Cezasu, idzie teraz w kierunku Oxygenu. Oxygen, tak się nazywa ten biurowiec. O, mamy zielone. I został skończony w 2010 roku. Czyli to już jest 14 lat, kiedy on istnieje. Ale się wydaje, jakby tam ze 2 lata temu go zbudowali. Takie oczywiście subiektywne, głupie wrażenie. Przynajmniej ja posiadam. O tak, tutaj światła są strasznie, strasznie krótko. O, trzeba się nieźle napocić. Szczególnie to starsze osoby mają problem, żeby zdążyć, bo jak idą wolno, no to po prostu nie nadążają, żeby przejść przez ulicę. My zajdziemy sobie za Oxygen. To ciąg pawilonów handlowych z nieśmiertelną żabką. No bardzo słaba, jeżeli chodzi o powierzchnię handlową, ta żabka jest, chyba nic nie ma. Mam malutki sklepik po prostu. W tej chwili znajdujemy się na tyłach Oxygenu, gdzie są parkingi. Ale daje nam to możliwość zajrzenia na tą stronę ulicy. No nie ma tu oczywiście nic ciekawego. Wygląda to, ta droga wygląda gdzieś tak samo jak 50 lat temu. No jedyne ten wieżowiec został. Muszę usunąć się. No, został ocieplony i pomalowany na zielony kolor. Z elementami łososiowego i żółtego. Schodzę z drogi, bo zaraz mi tutaj zrobią garaż z pewnej części ciała. Rzut oka na Oxygen z tej strony.
A tutaj mamy przedszkole. No całkiem fajnie to zrobione. Taki plac zabaw dla dzieci. Dobrze, my zrobimy sobie kółko. Zaraz wyjdziemy na oblicze Malczewskiego. A przed nami no jedno z większych centrów handlowych w Szczecinie. Galaxy. Ukończone w roku 2003. Nie jest to najnowsze centrum. Jest jeszcze jedno centrum, które jest młodsze. To jest Kaskada. Tutaj taka mała ciekawostka. Właśnie po drugiej stronie tutaj tej uliczki wybudowano plombę niedawno. Postaram się pokazać, żeby te drzewa nie zasłaniały. O, ta plomba jest nowa. Dostawiono ją do tej starej kamienicy. Myślę, że ona będzie w miarę dobrze widać w tej chwili. Czyli jest to zupełna nowość w Szczecinie w tej chwili. Ta dostawka na rogu. No, kamienica również została odnowiona. Teraz kilka słów na temat Galaxy. Podczas budowy Galaxy były pewne problemy. Zanegowano jakość ziemi czy gleby, która była pod budowę przeznaczona i tam trochę się budowa przeciągnęła ze względu na jakieś dodatkowe, poszerzone badania właściwości tej gleby. No ale w końcu chyba stwierdzono, że jest wszystko ok. I w 2003 roku został oddany ten główny budynek Galaxy. Starsi mieszkańcy Szczecina oczywiście pamiętają hotel Neptun. O, pewnie nie zdąży już na to przejście. Dobra, nie szkodzi. Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze hotel Neptun. W 2017, znaczy przed 2017 został on wyburzony, a na jego miejsce zrobiono taką dostawkę do Galaxy. Tak, może zdążę. Ale szczerze mówiąc, chciałbym nie zdążyć, tak? No i bardzo dobrze. Zresztą na środek wejdę, bo będzie można pokazać właśnie tutaj tą perspektywę. Muszę uważać na rowery, nie? O, tutaj tą perspektywę pokażemy. O, ten słup mnie denerwuje, no a niestety nie zlikwiduję go. Czyli to jest właśnie Cezas. Z tym nieśmiertelnym wieżowcem za nim. Tak wygląda tam dalsza część Alei Wyzwolenia. Tutaj przystanki, które widzicie Państwo, tramwajowe, też zresztą zupełnie nowe. Kiedyś na pewno poświęcimy Alei Wyzwolenia więcej czasu. To pokażemy już tam wszystko w szczegółach. Jest jeszcze rzut oka na tą część Malczewskiego. Pewnie za chwilę pojawi się zielone światło. No właśnie się pojawiło i z pełną ostrożnością, żeby nas rowerek jakiś nie przejechał, pójdziemy dalej. Ale celem naszej wycieczki dzisiejszej nie jest zwiedzanie Galaxy, tylko obejście tych wszystkich kwartałów w pobliżu Cezasu. Że teraz skręcam w prawo i zrobię takie kółko za tym długim wieżowcem. A światła tutaj, które zaprojektowano, są moim zdaniem niezbyt dobrze zrobione, ponieważ czas, który
jest dany pieszym, no on jest bardzo krótki na przejście, ale dotyczy to tylko przejścia w tą stronę. Poprzecznie nie ma żadnego problemu. No, zobaczcie, idę takim średnim krokiem w tej chwili, takim dosyć średnio wolnym. Nie mam najmniejszych szans zdążenia. Niektórzy ludzie już wiedzą, chyba, że jest, że tu trzeba się śpieszyć. Na przykład ten pan z torbami już zasuwa nieźle. O, proszę bardzo. Tak de facto już za czerwony. No właśnie, czerwony. Tak? No. W drugą stronę jest jeszcze gorzej, ponieważ sekwencja świateł jest niekorzystna. Czyli w drugą stronę tego czasu jest jeszcze mniej. To trzeba naprawdę zasuwać, żeby przejść przez ulicę. Nie rozumiem tego. Nie wiem, kto to wymyślił. Moim zdaniem jest to błąd w planowaniu. Tak to wygląda. Tu się trochę pozmieniało. Na rogu mamy kebab, tak? Obsługiwany przez panów z Turcji, oryginalnych Turków. Oczywiście żabka, bo jakby to było bez żabki, niemożliwe. Nie ma życia bez żabki. Zrobimy jeszcze taki mały rzut okiem na te reklamy, które są na Galaxy, czyli Auchan, tak, to jest duży supermarket. Reserved, Multikino, CCC, iSpot, Media Expert, Starbucks, Mojito, KFC, Sinsay, Guess, McDonald's, House, Half-Fries, Pizza Hut, Crop, Zdrofit. Szczerze mówiąc, nie znam wszystkich z tych firm. Że nie będę tutaj się wygłupiał. No teraz dla dinozaurów szczecińskich 1001 drobiazgów. Sklep nieśmiertelny. Nieśmiertelny. Nie wiem, w którym roku powstał. Podejrzewam, że w latach 60. Może nawet wcześniej. Tego nie wiem. Nie wiem, jaka jest historia tego sklepu. Ale na pewno w latach 60. już istniał. Czyli jest to no, prawie 60 lat. Może nawet ponad 60 lat. I on cały czas tkwi. 1001 drobiazgów. I zajmuje się dokładnie tym samym. I właścicielem jego jest Społem. Czyli nic się nie zmieniło. Gdyby ktoś był złośliwy, to by powiedział, że to jest muzeum. No, również inny sklep społemowski mamy. Tym razem to jest spożywiak. Był tu taki spożywiak w latach 70., ale zupełnie na rogu. Został jakby zlikwidowany, później długo nie było tego spożywiaka i później powstał. A ten róg został zagospodarowany, dobudowano tutaj troszkę. I powiem szczerze, że zmieniały się firmy, które tu są. Tu była apteka. Teraz jest food market. Zajdziemy go z tyłu teraz. No, powiem szczerze, że to parkowanie tutaj, no widzicie chyba sami, no to jest tragedia. Jest bardzo zatłoczone, zawsze, cały czas. Masa samochodów. Bałem się, że no ten tutaj Fiat Punto, nie no, wyjedzie, bo wyjedzie po prostu tam przez lewą, w lewo i zakręci. Muszą ci kierowcy bardzo uważać, żeby no, żeby nie zablokować się. A ta uliczka tutaj, szczerze mówiąc, zapomniałem, jak się nazywa, jaka jest nazwa polska tej ulicy, ale pamiętam nazwę niemiecką, więc łatwiejsza do zapamiętania. To było Kantstrasse. Ta mała uliczka tutaj, to było Kantstrasse. Zapamiętałem dlatego, że w Berlinie jest podobna ulica, którą kiedyś odwiedzałem dosyć często. Kukułcza chyba. Chyba Kukułcza to jest. Tak? Kantstrasse, teraz Kukułcza. Jak dokarmiać ptaki? No, może się czegoś nauczymy. Nie można dokarmiać pieczywem, produktami solonymi i spleśniowymi, to chyba wiadomo. No. Spróbujcie ptakom powiedzieć, żeby pieczywa nie jadły. Przysmak ich przecież podstawowy.
ten tył też się zmienił tutaj. Powstał i plac zabaw dla dzieciaków. No i postawiono parę takich elementy siłowni. Może nie w lutym, ale tam na wiosnę już pewnie będzie sporo ludzi, którzy będą sobie ćwiczyli tutaj na tej siłowni. Zajrzymy troszeczkę na podwórko tych domów. Też zostały odnowione. Ocieplone. Tak, wszystkie z nich zostały ocieplone w zasadzie, można powiedzieć. Po drugiej stronie ulicy mamy taki mały, zabytkowy budyneczek. Tam kiedyś był monopolowy. Teraz jest Arte Studio. Arte Terapia. Rzut oka tutaj na tą stronę ulicy Rajskiego, dawniej Świerczewskiego. W tle szkoła numer 64. Za tym budynkiem następna szkoła numer 62, a tam dalej plac Grunwaldzki. A my zrobimy jeszcze parę zawijasów tutaj. Tu mamy żłobek i przedszkole. Profesjonalna opieka, estetyczne i przestronne sale i tak dalej. Kiedyś tu był sklep chemiczny. Można było kupić odczynniki chemiczne i to takie dosyć groźne, typu kwas siarkowy, kwas solny. Kiedyś się interesowałem chemią, dowiedziałem, że można tu takie rzeczy kupić. O, słyszę język zza wschodniej granicy. Dzieciaki były z Ukrainy pewnie. Wracamy do skrzyżowania. Jeszcze parę zawiasów zrobimy, żeby pokazać, co się zmieniło, a co się nie zmieniło. Raczej prawie wszystko się tu zmieniło od czasów komuny. Kebab, no to standard dzisiaj w polskich miastach. Sporo sklepów spożywczych jest tutaj, gdzie można kupić artykuły, nie licząc Auchan, który jest w Galaxy, prawda, to wielki supermarket. Tu mamy no, dwie Żabki, trzy Żabki, delikatesy Centrum, które są w tamtym, te zielone. Tam sklep spożywczy z Poem już widzieliśmy, także no, sporo możliwości zrobienia zakupów, jeżeli ktoś mieszka w tym rejonie. Również duży sklep monopolowy o nazwie Duży Ben. A tutaj mamy tego dużego Bena. Tam dalej sklep z ręcznikami, firanami, pościelą. Długo ten sklep tam jest. A taka ciekawostka jeszcze, która mi przyszła do głowy. Tutaj kiedyś, pamiętam, było wejście do sklepu obuwniczego. I byli tacy mieszkańcy Szczecina, którzy myśleli, że Cezas to jest właśnie ten sklep obuwniczy. No ale nie, Cezas to nie był sklep obuwniczy. Cezas to była centrala zaopatrzenia szkół. Tutaj się też właśnie wchodziło do Cezasu i na pięterku były różnego rodzaju pomoce naukowe, bo oni się tym zajmowali. Czyli mapy, globusy,
linijki, duże cyrkle i tak dalej, i tak dalej. Warzywniak. Produkty, no chyba dosyć dobrej jakości są w tym warzywniaku. Delikatesy centrum. No trochę współczuję tym biznesmenom, no bo taka konkurencja. Konkurencja jest duża. Do 21 jest otwarty. A my sobie zajdziemy od tyłu. Już tak ładnie nie jest. Tam też jest przedszkole. To muszę pokażę. Od ulicy Podhalańskiej. Tam dalej jest ulica Podhalańska. Tutaj jest też przedszkole. No to się zmieniło, tak? Bo tutaj wybudowano ten plac zabaw. Co ciekawe, również te budynki zostały odgrodzone, czyli normalnie wjechać na tamto podwórko mogą tylko upoważnione osoby, prawdopodobnie mieszkańcy, którzy mają jakiś tam wykupiony abonament. Tutaj rzut okiem na te trzy klatki. Dwójka, trójka i czwórka. Rajskiego. Kiedyś Świerczewskiego. Tam w tle klasztor dominikanów, ulica Unisławy, ale tam nie będziemy szli dzisiaj. O, proszę, jak pięknie się tutaj segreguje śmieci. Szkło, plastik, metal, papier. Być może w Niemczech to ma jakiś sens, nie wiem czy to w Polsce ma sens, ponieważ wiem z doświadczenia, że ludzie po prostu wrzucają cokolwiek popadnie. Nie jest na polskie warunki. Społeczeństwo chyba zbyt mało zdyscyplinowane. Poza tym cała system segregacji śmieci też ma jakby swoich przeciwników i też mocne argumenty przeciwko tej segregacji. A nie będę tego specjalnie poruszał, tego tematu. No i tu skończymy. Na tym właśnie korytarzu, gdzie mamy pizzerię Gruby Benek oraz, no jakby co, no co, jak, żabkę. No wiadomo, że żabka. No, musi być żabka. Wszędzie musi być żabka. Pizzeria. No idziemy do góry. Piękny widok. I tutaj kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Dzięki. Do następnego.